Tam jest wejście na scenę. Będziemy siedzieć z przodu. Chyba zebrał się spory tłum. Poradzisz sobie. Ostatnio przemawiałem w liceum. Pani Steinberg dała mi truje. Szkoda, że nie możecie teraz zobaczyć. Hej, dasz radę, tato. Przecież ocaliłeś Spidermana. Teraz chyba oficjalnie jesteś bohaterem. Bohaterem? Albo gościem, który nie umie odpuszczać. Chodź, Fermie. Witam serdecznie. Zanim oddam głos burmistrzowi, chciałbym powiedzieć kilka słów. Nasze miasto ma wielkie szczęście. No i? Że tak wspaniali ludzie... Ta wojna gangów chyba wreszcie się skończy. Tyle ode mnie. Ale... przekazuję głos panu. Ale tak już całkiem? No wiesz, właściwie jest jeszcze kilka znaków zapytania, ale... To znaczy? No, odjechał stamtąd samochód oznaczony logo Consolidated Shipping. Coś tu serio nie gra. Pytanie co? Może potem pójdziemy na kawę i pogłówkujemy? Tak. Dziękuję ci, Jim. Nie ująłbym tego lepiej, ale spróbuję. Jak już wiecie, Jefferson Davis jest bohaterem. Ale może zamiast pić kawę, zjemy razem kolację? Mogłbym wpaść i coś upichcić. Albo możemy spotkać się w neutralnym miejscu i zjeść normalny posiłek, który da się zjeść. W uznaniu niespotykanego męstwa i nadzwyczajnego zaangażowania mam wielki zaszczyt przekazać posterunkowemu Davisowi niniejszy medal honoru. Telefon. Jestem trochę zajęty, Jim. To chyba pilne. Dobra. Moje gratulacje. Dziękuję, panie burmistrzu. Chciałbym podziękować mojej rodzinie. Żonie Rio i synowi Milesowi. Bez ich wsparcia niczego bym nie dokonał. Tak? Czekałem przez wiele lat na tę chwilę. Kto mówi? W nadchodzących dniach twoja firma, miasto i wszystko, na czym ci zależy, legnie w gruzach. Ludzie będą błagać cię o pomoc, ale ty nie zdołasz ich ocalić. Słuchaj, pajacu, dostaję takie pogróżki dwa razy dziennie. Pokaż, że masz jaja i powiedz, czego chcesz. Chcę, żebyś cierpiał. Miles!
Dzięki Bogu! Słyszysz mnie, skarbie? Słyszysz mnie? Jeśli tak, ściśnij mu rękę. Zostań tu! Poszukam twojego ojca! Peter, ocknij się! No już powiedz coś, proszę! Nic mi nie jest, mamo. Nic mi nie jest. Jesteś cała? Tak, nic mi nie będzie. Nic mi nie będzie. Nic mi nie będzie. Dobra, słuchaj. Muszę znaleźć tatę, dobrze? Nie. Miles, nie. Miles, nie! Tata tam jest. Muszę go znaleźć. Tam! Co jest, Doch? A ty gdzie się? Trzymać się cię! Zankar! Jego bulio! Tędy! Muszę ich jakoś ominąć. Teraz nie przejdę. Dobrze. Tata tam był. Muszę mu pomóc. Już.
Shooting it up. Znajdę cię, tato. Musimy iść! Już! Tato! 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 Tato, nie! Obudź się, tato. Obudź się. Obudź się. Bardzo mi przykro. Znamy się? Jestem Peter Parker. Byłem w ratuszu, kiedy... Słuchaj, wiem, że mnie nie znasz, ale chciałem powiedzieć... Wiem, co czujesz? To chciałeś powiedzieć, tak? Albo czas leczy wszystkie rany. Albo nie martw się. Bóg tak chciał? Przepraszam, chciałem tylko... Tylko pomóc. Wiem. Przepraszam za niego. Nie wiem, co mam z nim zrobić. Mam za mało danych. Powinienem poszukać wież nasłuchowych. Wybacz, Jeff. Zajęta jestem. Co tam? Zaczęliście już szukać Martina Lee? Nie, mówiłam ci. Nie zacznę obławy, bazując na przeczuciu Spidermana. Ale mówię ci, to musi być on. Załatw jakieś mocne dowody, to pogadamy. Mocne dowody. Dobra. Hej, to ja. Hej, co o tym wszystkim myślisz? Chyba nawaliłem. I przeze mnie dzieciak stracił ojca. Za dobrze cię znam, by cię prosić, byś się nie zadręczał. A co z policją? Mają cokolwiek na linii?
ogóle go nie szukają. Nawet Yuri mi nie wierzy. W takim razie sami go znajdziemy. Trochę węszyłam w tej sprawie. Sprawdź ten adres. W zeszłym roku Martin Lee wykupił pakiet kontrolny akcji tego centrum recyklingu. Myślisz, że się tam ukrywa? Może. Na pewno nie ma go w Fist. Jeśli nie zastaniesz go w tym centrum, może natkniesz się na coś, co cię do niego doprowadzi. Tak! Brawo, MJ. Dam znać, jak się czegoś dowiem. A, i jeszcze jedno. Rozmawiałam z detektywem, który przesłuchiwał demony. Twierdził, że Martin Lee potrafi, cytuję, skazić człowieka. Skazić? Co to znaczy? To taka kontrola umysłu, która wyzwala negatywną stronę ofiary. Sprawia, że robi rzeczy, których normalnie by nie robiła. Trochę to naciągane. I mówi to gość, który biega po ścianach. Mamy pościg za pojazdem. Potrzebne wsparcie w Bloomingdale. Moi drodzy, jestem zmuszony po raz kolejny bronić się przed wyssanymi z palca oskarżeniami niejakiego McDonalda Macha Gargana, zwanego Skorpionem. Informowałem, sfinansowałem eksperyment, który zapewnił mu nadludzką siłę, szybkość i ten niesamowity cybernetyczny ogon. Celem eksperymentu było stworzenie przeciwwagi dla Spidermana, który nie stanowi zagrożenia i powstrzymuje złoczyńców. Nie miałem pojęcia, że gość jest świrem. Myślicie, że miał w CV wpis o tym, że jest psycholem lubującym się w truciznach? Jego pozew to jasna próba obniżenia wyroku, któremu grozi poprzez zwalenie winy na mnie. Dzieciole Jameson, nie zgadza się na coś takiego! MJ miała rację. Tutaj aż roi się od demonów. Muszę załatwić tych gości, a potem się rozejrzeć.
Dobra, to już wszyscy. Zamek antywłomaniowy. Takie stosuje się w bankach, a nie w zakładach recyklingu. Może uda mi się znaleźć źródło zasilania. Chyba mógłbym wyłączyć obwód. Potrzebuję elektrosieci. Coś się ruszyło, ale chyba potrzeba trochę więcej prądu. Muszę znaleźć skrzynkę przyłączeniową. Już. Obwód wygląda wciąż na stabilny. Może gdzieś w pobliżu jest kolejna skrzynka. Już prawie. Jeszcze tylko jedna. Aha. Tak jest. Pewnie to tam chcą zaatakować. Zaraz. To jest sztab wyborczy Osborna. Wszystkie trasy wychodzą z tego samego adresu. Mnóstwo zaawansowanego sprzętu. Może później mógłbym wyprodukować z tego własną broń. Materiały wybuchowe z placu budowy Fiska. Samochody pułapki? Ale numer. Broń z arsenału Fiska. To nie jest wojna gangów. Demony okradały Fiska, żeby dorwać burmistrza Osborna. Hej, znalazłeś Lee? Nie, ale miałaś rację. Lee wykorzystuje to miejsce jako przykrywkę dla demonów. Produkcja bomb, przerzut broni. O Boże. I wygląda na to, że planują kolejny atak. Tym razem na sztab wyborczy Normana Osborna. Lee musi mieć jakiś zatarg z Normanem Osbornem. Znalazłem tu adres. Myślę, że to ich punkt zborny. Jak się pośpieszę, może zdołam ich powstrzymać. Bądź ostrożny. Yuri, to ja. Szybko, jestem zajęta zgarnianiem ochrzanu od szefostwa. Martin, Lee i demony planują kolejny atak. Tym razem na sztab wyborczy Normana Osborna. Jak się pośpieszę, może zdołam ich powstrzymać. Bądź ostrożny. Yuri, to ja. Szybko, jestem zajęta zgarnianiem ochrzanu od szefostwa. Martin, Lee i demony planują kolejny atak. Tym razem na sztab wyborczy Normana Osborna. Jesteś pewien? Mieliśmy już tyle fałszywych śladów, że... Zaufaj mi. Wysyłam ci adres zakładu utylizacji odpadów. Tam znajdziesz wszystkie dowody. Dobra, załatwię ewakuację tych biur. Ale jeżeli nie masz racji, osobiście będziesz mi szukał pracy. Idealnie.
Niezłe. Consolidated Shipping. Dużo ich. Spróbuję to zrobić po cichu, ale też z klasą. Mogę użyć tych rzeczy z centrum recyklingu. Nieźle. Uwielbiam walczyć z bandziorami ich własną bronią. I tak właśnie wygląda karmiczna sprawiedliwość. Pora na drzemkę. Tego się nie spodziewałeś. Shhh.
Sena! Lee tu nie ma. Lepiej zajrzę do środka. Mają bazy w całym mieście. Co tu jeszcze można znaleźć? Faktura z warsztatu. Pale Horse Rides. Bardzo drogi ten przegląd. Jest jeszcze gorzej niż myślałem. Zdaje się, że demony mają całą armię. Jakby jeden zabójcy świecący bicz nie wystarczył. Nie wiem, czego się spodziewałem, ale na pewno nie tego. Hej, MJ. Chyba powstrzymałem atak demonów na sztab wyborczy Osborna. Nieźle. Znalazłeś Lee? Nie, ale znalazłem coś, co powinniśmy zbadać. Miejsce o nazwie Pale Horse Rides. Znajomo. Sprawdzę to i dam ci znać. Yeah!
Rozumiem, Silverbird. Schodzimy na miejsce. Jest kolejny. Odbezpieczyć. Tego nie grali. Nie, nie, nie. Ten jest mój. No dobra. Likwiduję tego suki. Hej! Tak nie załatwiamy spraw w tej dzielnicy. Kod SM1. Ej, ej! Zanim zaczniemy, kim wy do cholery jesteście? Kod SM1. Kod SM1. Czekamy na rozkazy. Przyjąłem zgłoszenie. Widzę go. Czekać na Silverbird. Niezłe wejście! Solidne 8 na 10. Dziewięć na 10. Zostaw go! Pracuje z nami! Yuri, wyjaśnisz mi to, proszę? To Silver Sablinova, szefowa Sable International, prywatnej firmy ochroniarskiej, opłaconej przez pana Osborna. Burmistrz ma teraz własną armię? Kiedy znowu wejdziesz mi w drogę, nie będę taka miła. Idź. Pogadamy później.